19 lipca Kościół daje nam do medytacji Psalm 50, a refren tego psalmu brzmi: Temu kto prawy, ukaże zbawienie. I kilka wersetów, które są esencją tego, tego psalmu. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje. Odrzuciłeś za siebie, Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Skarcę Ciebie i postawię Ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Bardzo lubię osobiście ten psalm, Psalm 50, psalm, w którym Pan Bóg mówi do mnie: bardzo jednoznacznie, w którym pokazuje mi moje życie w takim jasnym świetle, w którym też jest wiele sytuacji, kiedy chcę łączyć wiarę, pobożność z jakąś małodusznością, z brakiem miłości do bliźniego. I Pan w swoim miłosierdziu, bo to jest najpiękniejsze, mówi prawdę do, do mnie, mówi prawdę do człowieka, którego kocha. Nie pozostawia człowieka w błędzie, nie pozostawia nas w ciemności, ale właśnie w swoim wielkim miłosierdziu pragnie człowieka wyprowadzać z tych sytuacji małoduszności. Ten psalm jest właśnie takim psalmem, Wielkiej miłości Pana Boga, która przychodzi poprzez, poprzez prawdę, poprzez słowa, nieraz może takie, które nas prostują, które nas stawiają nas w prawdzie, nieraz prawdzie, która jest dla nas trudna do przyjęcia. Ale ostatecznie Pan czyni to dla naszego dobra. Właśnie czyni to dlatego, byśmy Weszli na drogę prawą, byśmy weszli na drogę prawdy o sobie. A wtedy, kiedy wejdziemy na drogę prawdy o sobie, to On przychodzi i ukazuje zbawienie. Taka jest droga Pana Boga. Nie, nie, nie musimy być i nie jesteśmy bezgrzeszni, ale prawość do której nas Pan Bóg zaprasza i którą nam udziela przez swojego ducha, ducha prawdy, jest właśnie taka, by stawać przed Nim takimi, jakimi jesteśmy i od Niego oczekiwać usprawiedliwienia i zbawienia.